tryb kinowy. Bardzo taki szerokokątny, w 4K, co jest bardzo zadowalające, bo myślałem, że będzie Full HD, ale jest w 4K. Aczkolwiek podczas nagrywania nie można zmienić obiektywów. Jesteśmy na sztywno, powiększyć też nie mogę, jest na sztywno. Możemy zmienić ISO, shutter i tak dalej. Jest tu jeszcze parę opcji, ale nie będziemy się tym bawić. Jest ustawione dobrze. Taki tryb filmowy. Czy czujesz się, jakby to był film? Czy ja wiem? Może i tak. Ale gdybyśmy przeszli w szeroki kąt. I mam jeszcze do tego ustawiony taki antyszok. Nie wiem, co to robi. Stabilizację poprawia? No, jest to możliwe. W tej chwili jesteśmy w szerokim, również w 4K, więc jest fajnie. No i wygląda to tak kinowo, no, można powiedzieć. W kinie w Lublinie. Pochodzimy sobie troszeczkę. Autofokus jest? No pewnie, że jest. To wszystko działa. Taki kinowy efekt. Podoba mi się. Popatrz, ja się może na chwilę zatrzymam. Jest jak w kinie, nie? No właśnie. Znaczy, szerokokątnie. Do vlogowania, tak szerokokątnie. No to chyba nieźle jest. Nawet bardzo nieźle. Patrzę, żeby mi tam jakieś gówniarze się kręcą po hulajnogi, żeby mi nie buchnęli. Ale ten smartfon się błyszczy. Uff, dobry jest. Dobra, dalej nie idziemy, jak to mówią. Błyszczy się nieźle. Jest zacny. No i chyba tyle. To był taki cinema experience, taki tryb, który jest zarezerwowany dla OnePlusa 11. Pozdrawiam i polecam. A zapomniałem dodać, że vlogu też można kręcić, ale nie wiem, czy nie szkoda czasu na postprodukcję. To tylko smartfon jest. Okay.